20 million. Emperor, what's the expression? It's not worth the dirt on my shoe. Kotal Khan has always bargained with you fairly, Kinnor. Sure, sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. The long outworld civil war. Done. Might be nice to kick back a bit, eh? You know Melina's location. And a whole rebel army. It's gotta be worth at least 50. I must attack her immediately. End this conflict. As you say, it drains us. Right. Do we have a deal? What is it, Devora? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. This one will clear it. Make way for Kotal Khan! Move! The Tarkatans are in position. We await your order. It is given, dearest Tanya. Stopping a carriage is nothing. Killing an emperor. False emperor! Requires power. Power you have, Melina. And won't use. It pains me to use it, Rain. I need more time. The usurper's excursion came too soon. The rain falls when it may. No matter. If Kano does what I paid him to do. Now! Do it! You said a mouthful. Wind and air? Keep your 50 million. Melina's given me twice that to take you out. Muszę powiedzieć, że końcówka poprzedniego odcinka była bardzo nieinspirująca. Po walce z Shinnokiem całe to rozmawianie z młodym pokoleniem było takie trochę siermiężne i toporne. Ale początek tego, cała ta wojna domowa po zaświecie, spojrzenie na to zupełnie takiej bardziej realistycznej perspektywy. Wcześniej przecież całe to wszystko, poza świat, te wszystkie machinacje Shao Kahna, to było tylko i wyłącznie tło, to były rekwizyty, w tym nie było nic istotnego i ciekawego. A teraz wygląda to bardzo fajnie i to jeszcze na dodatek razem z... Biedna Blanche.
razem z tym, że Kano na koniec próbował dokonać morderstwa Katalkana, bo Milena mu pewnie zapłaciła. To wszystko pięknie się wpasowuje w cały ten świat i nadaje mu prawdziwego kolorytu i realizmu. Przerwę na chwilę. Katalkan naprawdę fajnie wygląda. Taki stylizowany na azteckiego wojownika. Z piórami na hełmie. Z frędzelkami strawy na butach. Super to jest ten strój. W innej wariacji jeszcze na dodatek ma te miecze azteckie takie z zębami. You're not worth the dirt on my shoe. You are the Edenian, Tanya. I'm pleased you remember me, Koatar. I will never forget those who freed Melina. She vowed to create a free Edenia, something you refused to do. A united outworld stands strong against its enemies. It will never be united under your rule. Your rebellion is all that prevents it. Jej, możemy bić się przynajmniej z Talią, która jest DLC-kiem płatnym dodatkowym. Pewnie będzie kosztował jakieś 5 dolarów. Pewnie sobie, jak już pogram trochę w Martale, pewnie sobie dokupuję Jasona, Predatora, Tanię. Tania była przez długi czas bardzo fajną, ulubioną zawodniczką Deception. W czwórce była taka sobie, ale w Deception, chyba w Deception, w Armageddonie na pewno była rewelacyjna. You are a fool to trust Melina. Asks me for the last time. Melina. Kano was to kill you, miserable snake! Ronate! Another Edenian, the supposed half-god. Kogatir! I am a son of Argus. I was not merely declared a god by befuddled commoners, Bulak. Surely Melina suspects your true intentions, son of Argus. My intentions are to teach you the difference between pretension and godhood. Też jest potencjalnym DLC-kiem? To może być bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Skoro został wbudowany stary mod, znaczy czemu nie? Na razie go nie ma, na razie jest tylko Tania, Tremor, Predator i Jason. Ale Rain w poprzedniej części był DLC-kiem i dość popularny, to może i w tej będzie.
That should silence you. You won't touch him again. But I will. As the heir to my father, Shao Kahn, I, Melina, Khanum of Outworld, order your execution! Gdyby Khanum to jest... to był rodzaj żeński od Khana? Myślałem, że chodzi o... królestwo, w którym rządzi Khan, to jest Khanum, ale... mogę się mylić. Bałem się przez chwilę, że Aaron Black zabije Reina i nie będzie on DLC-kiem. There will be an execution this day. You will atone for your descent, Melina. Your blood will make right. Up the stair path. To the fire's edge. Emperor see? A mere cub, grown to be a jaguar.